Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w Sylwestra, chociaż gdy ja to nagrywam, to jest nieco wcześniej moment Boże Narodzenie, 25 grudnia. Dzisiaj w nieco innej formie, ponieważ będzie to nieco inny odcinek, w którym chciałbym podsumować cały 2021 rok cyklu warszawskiego, czyli pierwszy rok działalności. No cóż, zacznę od tego, że jeszcze niedawno, konkretnie w filmie o rozwoju sieci tramwajowej w Warszawie, dziękowałem Wam za 100 subskrypcji. Wychodzi na to, że pewnie niedługo będę mógł już dziękować za 200 subskrypcji, ponieważ obecnie tych subskrypcji na kanale jest bodajże 152, za co bardzo serdecznie dziękuję. W tej chwili, jak to obserwuję, to praktycznie codziennie kilka tych nowych subskrypcji przybywa, więc bardzo mnie to cieszy. No i bardzo mnie motywuje do działania. Kilka filmów też już przekroczyło 1000 wyświetleń. Z tego, co kojarzę, to na przykład ten film o Warszawie Głównej dobija już powoli do 2000. Jest taki film, który dodałem jeszcze w 2020 roku na temat opuszczonego toru kolejowego. On już ma tych wyświetleń 2500, więc też bardzo za to dziękuję. Ponadto jeszcze wiem, że odcinek o trolejbusach dobrze się przyjął, bo też ma ponad 1000 wyświetleń. I 1000 wyświetleń ma też, co ciekawe, odcinek o emerytowie, więc też się dobrze przyjął, więc też mnie bardzo to cieszy. I kolejne odcinki tam sobie powoli też dobijają, jeśli chodzi o te wyświetlenia. Może to nie jest dużo, ktoś mógł mi powiedzieć, że to nie jest dużo, natomiast dla mnie to jest sporo, mnie to bardzo cieszy i jakby można powiedzieć stopniowo wchodzę na coraz wyższy poziom. Tutaj myślę jeszcze gdzieś tam Wam podrzucę w montażu poszczególne liczby, konkretne liczby, jeśli chodzi o ilość, dokładną ilość wyświetleń. Nie wiem niestety, który z podcastów jest najpopularniejszy na Spotify, też Wam tutaj pewnie gdzieś w montażu to podrzucę, ale z tego co wiem, to też się tak całkiem nieźle słuchają, nawet gdy było to Spotify Wrapped. Mam nadzieję, że dobrze to opowiedziałem, to widziałem, że jestem słuchany nie tylko w Polsce, ale też chyba w Anglii, więc no, taka ciekawostka. Jeśli chodzi o plany na 2022 rok, no to mam sporo pomysłów. Chciałbym na przykład nagrać odcinek o fabryce FSO, z tego powodu też, że czytałem gdzieś, że tereny fabryki zostały sprzedane, więc no, trzeba się śpieszyć, żeby to nagrywać. To co jeszcze zostało? To dziedzictwo, można powiedzieć, kulturowe takie też, tak? Kultową fabrykę, która jeszcze niedawno, no niedawno, no 20 lat temu jeszcze prężnie działała, ale teraz już niestety nie działa. Chciałbym na przykład nagrać odcinek o Dworcu Zachodnim, bo dworzec się przebudowuje już w tej chwili. Jest otwarty jeden z nowych peronów, z tego co czytałem, ma być niedługo otwarty kolejny. Więc myślę, że warto by nagrać taki odcinek, tym bardziej, że myślę, że te odcinki o dworcach kolejowych są całkiem popularne, że Wam się podobają i tak dalej. Myślałem też o takim odcinku, w którym mógłbym polecić kilka książek o Warszawie, więc dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście czymś takim zainteresowani. No generalnie jeszcze mam kilka pomysłów, tak, że nowe odcinki na pewno w 2022 roku będą, więc wyczekujcie. To tyle ode mnie słowem wstępu. Piszcie komentarze, jakie wy byście chcieli odcinki oglądać, co Wam się podoba, co Wam się może mniej podoba. No i co, do zobaczenia w nowym 2022 roku. Życzę Wam udanego Sylwestra. Cześć, trzymajcie się.